Minęła godzina 21, a więc witam Ciebie bardzo serdecznie w Plociuchu, naszej luźnej serii, której głównym celem jest dostarczenie Tobie przyjemności ze słuchania. Dzisiaj będzie top 15 szokujących faktów i sekretów nauczycieli. Rzeczy, których oni nie powiedzą głośno, ale niestety będących tajemnicą Poliszynela, czyli taką tajemnicą, która formalnie jest sekretem i nikt o tym nie wie, ale tak naprawdę wiedzą wszyscy. Jeżeli zajrzysz do opisu, znajdziesz tam źródło, ale jest to źródło niecałkowite. To znaczy, w źródle znajdziesz tylko odniesienie do 10 sekretów nauczycieli, w materiale będzie 15 oraz zaczerpnąłem z tych 10 nie wszystkie. Część odrzuciłem, ponieważ nie odnoszą się one do polskich realiów, a ja chciałem mówić o sekretach i szokujących faktach polskich nauczycieli. Pozostałe sekrety i szokujące fakty zebrałem na podstawie rozmów z moimi znajomymi nauczycielami i nauczycielkami, a tych na przestrzeni lat swojego życia poznałem dość sporo. Także no trochę na ten temat wiem. Oczywiście, jeżeli masz ochotę wejść ze mną w politykę, bardzo serdecznie zapraszam. Prawie zawsze tylko prośba taka, zwłaszcza jak jesteś nauczycielem, dzieckiem nauczyciela, albo matką, ojcem, wnukiem, bratem, czy w jakikolwiek sposób jesteś nauczycielem spokrewniony, no bo tutaj będzie trochę takich też niefajnych sekretów nauczycieli i zwykle takie środowisko nauczycielskie lubi tak rzucić się na kogoś, kto tylko powie coś niefajnego o tym środowisku. No bardzo Cię proszę, zachowaj kulturę osobistą, przecież wymagasz kultury osobistej od swoich uczniów, zachowaj ją również więc sam. Słuchajcie, pierwszy fakt szokujący o nauczycielach jest taki, że dużo nauczycieli z czasem zaczyna nienawidzić swoich uczniów lub nawet wszystkie dzieci. No jest to bardzo możliwe, że może być to kwestia pewnej rutyny szkolnej, no, że człowiek tak chodzi do tej roboty, z czasem zaczyna nienawidzić tej roboty i wszystkiego, co z tą robotą jest związane, a więc również tych dzieci. Ta pasja do zawodu, która tam gdzieś na początku była, po prostu szlak ją trafia, a te dzieci wiecznie jazgoczą, wiecznie są problemy, wiecznie się nie uczą, wiecznie nie rozumieją i wcześniej czy później po prostu szlak człowieka trafi. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich nauczycieli i też nie wszyscy nauczycieli mają pasję na samym początku swojego zawodu. Nawet bym śmiał powiedzieć, że ta pasja do zawodu, pasja do nauczania, pasja do przekazywania wiedzy czasem jest zdecydowanie mniejsza niż pasja do tego, żeby znaleźć jakąś pracę i po prostu zarabiać pieniądze, czyli takich nauczycieli z powołania niestety wcale nie ma aż tak bardzo dużo. Ale wróćmy do tematu. Nauczyciele z czasem nienawidzą swoich uczniów lub nawet dzieci. Słuchajcie, jest coś takiego, że zwykle szybko przestajemy lubić to, co staje się naszą pracą. Nawet jeżeli nasza praca, w ramach naszej pracy robimy rzeczy, które kiedyś bardzo mocno lubiliśmy, to z czasem z samego faktu, że to jest nasza praca, zaczynamy tego nie lubić, bo po prostu praca jest niefajna. Pracować musimy wtedy, kiedy nam każą, nam się nie chce wstawać, czasem musimy tam iść, mimo tego, że coś nas boli, i tak dalej. Po prostu sam ten przymus sprawia, że jest nam niefajniej, że czujemy pewien dyskomfort. Słuchajcie, to jest bardzo duży taki paradoks przy recenzentach gier komputerowych. Takim kiedyś byłem, w związku z tym znam to z autopsji. Większość recenzentów gier komputerowych lubi grać. Lubi, po prostu jest graczem, sprawia im przyjemność w granie gry. Tylko, że, no i idzie na takiego recenzenta, wow, będę sobie grał w gry i w dodatku jeszcze będą mi za to płacić. No oczywiście, później się szybko człowiek okazuje, że nie płacą ci za granie w gry, tylko że napisanie artykułu, a to jednak jest zupełnie co innego, ale nawet to granie po to, żeby zrobić research, żeby napisać na podstawie tego artykułu, szybko zaczyna być nudne. Nie chce się grać w tą grę, dlaczego teraz, za co, po co i w ogóle samego faktu, że to jest do pracy, nie odczuwa się przyjemności. W najbardziej hardkorowej sytuacji jest czasem tak, że człowiek nie może się zmusić do tego, żeby pograć w jakąś grę, po to by ją opisać, natomiast gdy recenzja zostanie ukończona, nagle człowiek zaczyna odczuwać wielką potrzebę grania w daną grę i wtedy sprawia mu przyjemność. No jakoś tak to z ludźmi jest, dlatego tak to może być również z nauczycielami i sam fakt, że te dzieci są związane z ich pracą i to jest ten taki bezpośrednio stykowy element pracy może sprawiać, że oni tych biednych dzieciaczków nie lubią. Może być też tak, że nauczyciele zaczynają się zniechęcać do wszystkich dzieci ze względu na stopniową niechęć do
konkretnych dzieci. Po prostu przykre sytuacje z konkretnymi dziećmi zaczynają być przenoszone na wszystkie, nie? Czasem tak ludzie mają, że na przykład ktoś raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty miał nieudany związek z rudą dziewczyną, później nagle mówi, wszystkie rude to są buziarskie, zdradzają, beznadziejne są, a w dodatku jeszcze są takie, no takie uogólnianie, nie? Jeden dzieciak był zły, drugi, trzeci, te wszystkie dzieci są wredne, nie uczą się, są bezczelne i tylko mają wymagania. Tak czasem usłyszymy od niektórych nauczycieli, gdy myślą, że no, takim nazwijmy to bardzo, bardzo wąskim gronie zaufania. Słuchajcie, kolejna rzecz, której nauczyciel wam nie powie, ale która jest dość oczywista i chyba każdy, kto chodził do szkoły, o tym wie. Nauczyciele mają pupilków. Tak, mają pupilków. W sumie to chyba wynika też z tego, że nikt nie wie, dlaczego pewnych ludzi się lubi, a pewnych ludzi się nie lubi. No czasem tak jest, że spojrzysz na kogoś i akurat go lubisz, tak? Jest sympatyczny, jest fajny, jest miły, dobrze ci się przebywa w jego towarzystwie. I tutaj jest od takiej zwykłej sympatii, że a może fajnie się z kimś rozmawia, to może pójdziemy na kawę, poprzez może się zakumplujemy, a skończywszy na jakichś takich stanach euforyczno-zakochaniowych, nie? Natomiast tak samo jest w przypadku dorosłego i dzieciaka. Czasem po prostu pewnego dzieciaka się lubi, a czasem pewnego dzieciaka się nie lubi. No to jeśli nauczyciel, tak na dzień, niektórzy nauczyciele, po prostu nauczyciel też jest człowiekiem, nie zawsze umie być profesjonalny. Oczywiście profesjonalnie powinien schować wszelkie emocje związane z poszczególnymi dziećmi do kieszeni, w ogóle się nimi nie kierować, nie każdy. Każdy umie, to jest dość trudne, a nauczyciel no, na pedagogice, no uczy się pedagogiki, a niekoniecznie jak być takim mentalnym czołgiem czy mentalnym koksem. W związku z tym po prostu niektórych lubi, a niektórych nie lubi, ale to jest bardzo ważne. Jest kilka sposobów na wkradnięcie się w łaski nauczyciela i nawet jeżeli nie zostanie jego pupilkiem, to sprawienie, że będzie cię lubił, a jak cię nauczyciel lubi, no to chętnie ci naciągnie ocenę na wyższą. Nagle się okaże, że z takich samych ocen wychodzi ci wyższa średnia i że jak masz ocenę, średnią ocen na przykład 3,5, to ci postawi 4 mniej, a nie 3+, a to jest nie do końca to samo, prawda? Albo, że nie wstawi ci lufy, bo uzna, że to nie zasługujesz na lufę, to idź ją poprawiać, prawda? Przy odpowiedziach ustnych to już w ogóle możesz tam powiedzieć coś po łebkach i dostaniesz bardzo dobrą cenę i tak dalej, i tak dalej. Warto być pupilkiem nauczyciela od tej strony takiej stopniowej, chociaż oczywiście inni uczniowie zwykle nie lubią pupilków nauczyciela, no to już jest w tym wypadku taka sprawa, co bardziej wolisz, czy mieć większe lajty na lekcjach i że się tak wyrażę, łatwiejsze życie i lepsze stopnie, czy też wolisz być popularny wśród uczniów, ale sam fakt, że nauczyciel cię będzie nienawidził, to ci popularności nie da, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeżeli nie będziesz się za bardzo z tym swoim byciem pupilkiem obnosił i tego tak ostentacyjnie wykorzystywał, to negatywne sankcje za to nie spadną. Słuchajcie, ja o tym, jak radzi sobie z nauczycielami, opowiadałem we vlogu pod tytułem Powrót do szkoły, praktyczne porady dla uczniów i rodziców. Trociuk numer 445, on był na początku wyświetlony, na końcu też była wyświetlona miniaturka. Jeśli masz włączone adnotacje, możesz sobie kliknąć, mając włączone adnotacje, obejrzysz tamten materiał, linki również znajdują się w opisie, tylko trzeba go rozwinąć poprzez kliknięcie na pokaż więcej, także serdecznie zapraszam, ale tak na szybko, słuchajcie, w tym vlogu jest dużo, dużo więcej porad, ale tutaj a propos tego bycia pupilkiem, no to takie najprostsze rzeczy. Trzeba się zgłaszać na lekcjach, ale nie za często, żeby nauczyciel nie wyczuł, że coś jest nie tak, po prostu w tym momencie wykazujesz zainteresowanie jego przedmiotem. W momencie, w którym się zgłaszasz, odpowiadasz, pracujesz, jesteś aktywny na lekcji, to się tak ładnie nazywa, warto się też zgłaszać do odpowiedzi, patrz na niego, gdy do ciebie mówię, szczególnie patrz na niego, gdy prowadzi lekcję. Wodź za nauczycielem wzrokiem, tylko wodź wzrokiem za jego oczami, a nie za tyłkiem, zwłaszcza jeśli ten nauczyciel to seksowna nauczycielka lub seksowny nauczyciel, a ty jesteś dziewczyną, prawda? No już w tym wypadku to szczególnie nie warto patrzeć się na rozporek, tak, bo w tym momencie to... Dobra, nie wchodzimy w takie klimaty, tak będzie też również, że nauczyciele zakochują się w uczniach, to też jest sekret. Co jakiś czas kiwaj ze zrozumieniem w momencie, w którym nauczyciel powie coś takiego szczególnie przełomowego, żeby wiedział, że go słuchasz, a nie masz go w dupie i wykazuj się pasją do tego przedmiotu, ale nie przesadzaj. Co jakiś czas
po prostu zadaj jakieś wnikliwe pytanie, żeby było widać, że się interesujesz lub wiedz jakąś ciekawostkę, którą sobie wyszukałeś w internecie, tego nie za dużo, nie za dużo, nie za dużo, żeby nie pomyślał, że się podlizujesz i tyle. I też musisz uważać, bo każdy nauczyciel ma rzeczy, które go wkurzają. Niekiedy te rzeczy to jest na przykład lizusostwo. Jeżeli nauczyciel zobaczy, że za bardzo próbujesz się wkraść w jego łaski, to cię znienawidzi. I tutaj a propos trzeci sekret, to taki, że nauczyciele potrafią się uwziąć. Potrafią uznać, że jakiś uczeń jest wredny, głupi, beznadziejny i go nie lubią i będą go niszczyć. I naprawdę, w tym momencie jest odwrotność bycia pupilkiem. Bardzo dobrze odpowiesz, a dostaniesz ledwo dwóje. Coś ci odpowiedź nie pójdzie, dostaniesz jedynkę. Ze średniej wychodzi ci 2+, a nauczyciel próbuje cię pytać na dwójkę, bo twierdzi, że coś tam. Zawsze będziesz miał podgórkę. Niestety tyle. Większość nauczycieli ma tak, że czasem kogoś nie lubi, bo nie lubi. Tak samo jak nie umieją być w pełni profesjonalni w stosunku do uczuć in plus, tak samo co jakiś czas ktoś ich po prostu wkurza. Tak jak czasem też widzimy na kogoś, jest antypatyczny. Na przykład ktoś się tak fajnie szczerzy wszędzie, gdzie się tylko da i na przykład większość ludzi uważa, że on jest taki miły, bo się wiecznie uśmiecha, ale na przykład w tym jego uśmiechu widzisz tylko nieszczere szczerzenie się fałszywego człowieka, który ma taki sztuczny uśmiech, bo jest zakłamanym gnojem i tak udaje takiego kumpla wszystkich, a tak naprawdę to tylko wyciąga od nich jakieś rzeczy, bo jest interesownym gnojem, nie? Wiedzą, ta sama osoba, to samo zachowanie. Jeden będzie cię za to uwielbiał, drugi cię będzie nienawidził. No, niestety takie życie. Niestety niektórym nauczycielom się podpadnie i no i mało się na ten temat da poradzić. Niestety. To jest tyle. Czasem kogoś się po prostu nie lubi. Do tego jeszcze czasem są odwołania do przeszłości lub przykrych wspomnień. Odwołania do przeszłości, takie najbardziej częste, na przykład były sobie dwie koleżanki i one się pokłóciły o faceta. I jedna z nich tego faceta dorwała i została jego żoną i urodziła dziecko. Ciebie. I ty poszedłeś do szkoły i uczy cię ta druga. I tak naprawdę znęca się nad tobą, bo ty mógłbyś być jej dzieckiem z tym ukochanym facetem, którego ukradła jej twoja matka. Czyli mówiąc krótko, mszczą się na dziecku, bo nie mogą na nauczycielu, albo na przykład kogoś przypomina. Na taki typ wyglądu, czy typ osobowości, jak ktoś z przeszłości, czy jakiekolwiek tego typu rzeczy niestety się zdarzają. Ale jest też kwestia tego typu, że nauczyciele potrafią się uwziąć na kogoś, kto po prostu no, zasłużył na karę, tylko oczywiście nie na uwzięcie się, ale na przykład nauczyciele strasznie nie cierpią chamstwa i przeszkadzania na lekcji. Nauczyciel dużo bardziej woli ucznia, który jest tępy, który się nie uczy, niż takiego chama prostaka, który usiłuje być śmieszny, usiłuje być ważny i po prostu przeszkadza w pracy. Bo to jest rzecz, o której uczniowie bardzo często zapominają. Nauczyciel tam pracuje. On tam jest dlatego, żeby zarabiać pieniądze na życie. No jak każdy dorosły człowiek musi na życie zarabiać, jak ktoś mu w tej pracy przeszkadza, no to każdy normalny człowiek nie lubi tego, kto mu przeszkadza w pracy. Jakbyś był czy była sprzątaczką, to byś nie lubił człowieka, który ci nasika na posadzkę, którą właśnie wytarłeś na mokro, nie? Tak samo uczeń, który hałasuje, który zaczepia innych uczniów, którzy ogląda sobie jakieś głośne rzeczy w telefonie i tak dalej. Wszystko to, co mu przeszkadza w pracy i czyni ją trudniejszą, po prostu tego nie lubi. Rzadziej nauczyciele nie lubią niełuków, a zwłaszcza, do niełuków nauczyciele mają bardzo, niełuków, nie ludzi, którzy mają problemy z nauką, tylko niełuków, takich, którym się nie chce uczyć. Zdolny, ale się nie uczy. Czasem nauczyciele się na takiego potrafią uwziąć na zasadzie takiej, że marnuje sobie życie, taka zdolniacha, mógłby tyle osiągnąć, a mu się nie chce, tylko siedzi i gra na tym komputerze i ja go tutaj nauczę. Zwłaszcza, że tacy nauczyciele, którzy mają takie trochę poczucie, że są przegrywami życiowymi, że o, tak świetnie się zapowiadali, miało być tak super, miał zostać wielkim profesorem historii i pisać książki, a i siedzi kurde w podstawówce i uczy tych debili, którzy nie rozróżniają Mieszka od Wałęsy, nie? No, i jak zobaczy, czy w tobie
Biesiebie, czyli takiego zdoniacha, który sobie bimba, no to możecie za to nie lubić, ale najbardziej nauczyciele się potrafią uwziąć za chamstwo i przeszkadzanie w pracy oraz cwaniactwo. Często też nauczyciele potrafią się uwziąć za to, jeżeli uczeń jest inteligentniejszy od nauczyciela i to okazuje, bo to niestety mu przeszkadza w pracy, oraz jak wie więcej od nauczyciela i to pokazuje, bo to też mu przeszkadza w pracy, plus zwyczajnie po ludzku czuje się upokarzony. Kolejna rzecz to to, że większość nauczyciele nienawidzi popularnych uczniów. Nie wszyscy, ale większość. Większość naprawdę serdecznie nienawidzi, tak jak chyba wszyscy, którzy nie są tymi popularnymi uczniami, gdzieś takich w sekrecie nienawidzi. Większość oczywiście ludzi tego nie pokaże, no bo popularcom trzeba się podlizywać, bo właśnie dlatego oni są popularni, że wszyscy ich lubią, w związku z tym no, taki jeden człowiek czy jeden uczeń nie może powiedzieć, że on ich nie lubi, no bo za nim dużo ludzi stoi, nie? I nagle będzie szykanowany w szkole. Tak samo ci nauczyciele też tak trochę tych popularców, tak trochę się boją trochę, a trochę im zazdroszczą, nie? No po prostu też nikt ich nie lubi z tego powodu, że bardzo często nauczyciele nie byli zbyt popularni w szkole i po prostu byli gnębieni przez popularców. No nauczyciel zwykle jest mniej więcej z mojego pokolenia. W moim pokoleniu ci popularni zwykle byli jakimiś tam gnębicielami. Popularne dziewczyny wyśmiewały się z tych brzydkich. Popularni chłopcy zwykle mieli kupę lasek, a ci mniej popularni no, mogli sobie tylko popatrzeć, chociaż były wyjątki na ten temat chlubne, że się tak wyrażę, także w tym momencie jest okej, ja to oczywiście spoglądam sobie na swoje notatki. Do tego jeszcze popularsi zwykle są tacy bezczelni puści, co młodzi ludzie w ich wieku tego nie widzą, natomiast no, ludzie dorośli widzą właśnie taką pustotę, taką bezczelność, że on jest znany z tego, że jest znany, jest popularny, z tego, że jest popularny, nic sobą nie reprezentuje, nie jest dobrym człowiekiem, nie uczy się, a jeszcze najczęściej jest tak, że ta popularność wynika z czegoś takiego totalnie pustego, jak na przykład uroda, albo z tego, że jest kasa, że są rodzice, że można zabrać na imprezę dobrą. Takie też zwykłe poczucie niesprawiedliwości. Do tego jeszcze czasem są odwołania do przeszłości. Czyli na przykład nauczyciel albo nie był popularnym uczniem, właśnie był gnębiony, o czym już mówiłem, albo też był popularny i marzył sobie, że Bóg wie kim zostanie, a został nauczycielem i ma z tego powodu kompleksy, bo miał na przykład być modelką albo sławną aktorką, a uczy śpiewu w podstawówce, czy tam w gimbazie, jeszcze w dodatku teraz mówią PiS likwiduje, w związku z tym możliwe, że straci pracę i tak patrzy na tego ucznia jako tego, którym kiedyś był, ale to spierdzielił i tak mu się przypomina, jak bardzo sobie życie spierdzielił, w związku z tym gnoi i nienawidzi. Kolejna kwestia to jest, że nauczyciele boją się rodziców. To jest prawda, słuchajcie, kiedyś, oczywiście rodziców swoich uczniów, kiedyś to było mało, teraz jest bardzo, bardzo dużo. Rodzice zrobili się coraz bardziej roszczeniowi, rodzice też coraz bardziej znają swoje prawa, chociażby i prawa ucznia, chociażby dzięki temu, że teraz każdy ma internet i może sobie dokładnie się dowiedzieć, jakie są przepisy, ale jest też coraz większe możliwości wyegzekwowania tych praw, jeśli na przykład do tego jeszcze dochodzi fakt, że większość dyrektorów po prostu chce mieć spokój i jak rodzic przyjdzie do dyrektora, odpowiednio się poskarży, odpowiednio rzuci paragrafami, odpowiednio rzuci mięsem, nauczyciel może mieć nieźle przesrane. Taka jest niestety prawda, tak nie powinno być. Bo no, też nie powinno tak być, że na przykład niektórzy uczniowie są faworyzowani, dlatego że ich rodzic jest czymś, co się nazywa po amerykańsku helicopter parent, czyli tak rodzic helikopterujący, czyli taki, co będzie chodził, mędził i jak i nauczyciel boi się postawić słabszą ocenę temu uczniowi, bo jak postawi to rodzic pójdzie do dyrektora i zacznie twierdzić, że jego syn czy córka jest dyskryminowana, bo... I tutaj wymyśli cokolwiek, byleby tylko na dyrektorowi napsuć krwi. W tym momencie dyrektor nie chce mieć psutej krwi, bo on też chce mieć spokój, nie chce mieć do czynienia z rodzicami, w związku z tym wzywa takiego nauczyciela na dywanik, mówi: rodzice Kwiatkowskiego znowu się skarżyli, mają się więcej nie skarżyć, rozumiesz? Kurczę, ja też nie chcę co tydzień dwie godziny tracić na rozmawianie z tymi idiotami, nie? Mają się nie skarżyć. Niestety często tak jest, że na przykład jakiś uczeń ma
problemy rozwojowe, na przykład przez to jest bardzo niegrzeczny, terroryzuje całą klasę i nauczyciel boi się zwrócić mu uwagę, boi się cokolwiek zrobić, bo będzie miał problemy z rodzicami. Kolejna rzecz to to, a propos tchórzostwa, to to, że nauczyciele boją się dyrektora. To jest fakt. Prawie wszyscy nauczyciele boją się dyrektora. Częściowo jest, wynika to z takiego zupełnie normalnego faktu, że większość ludzi czuje taki respekt przed swoim przełożonym. No, jednak to jest człowiek, który może im coś kazać, jest to człowiek, który może im coś zabronić, jest to człowiek, od którego w pewnym stopniu zależą, prawda? To prawda, nauczyciela, zwłaszcza mianowanego, jest bardzo trudno wyrzucić, natomiast no, można to zrobić, do tego jeszcze można ich jakoś szykanować, można im plan lekcji tak ułożyć, żeby im zatruć życie, a można tak ułożyć, że będą mieli jak u Pana Boga za piec. Jakieś dodatkowe fuchy, dobrze płatne można dać, albo można uprzykrzyć to życie. Jakieś są nagrody, premie, bonusy, tego typu rzeczy, nawet w tak sformalizowanym zawodzie, w którym wynagrodzenie zależy od ustawy, od karty nauczyciela i tutaj nie ma cudu we wsi. Jak każdy nauczyciel, który mówi, że zarabia mniej niż ustawa przewiduje, to albo pracuje na niecałym etacie, albo po prostu zwyczajnie łże jak pies, ewentualnie też chciałby być ponad prawem i nie musieć płacić podatków. No niestety wszyscy płacą podatki, w związku z tym te kwoty, które są w ustawie, również są kwotami brutto, tak samo jak każdy inny, jak podaje swoje, w telewizji podają jego płace, to podają płacę brutto i praca średnia też jest płacą brutto, bo wszyscy płacą cholerne podatki, oprócz prostytutek, księży i rolników, mówię o podatkach dochodowych, no i ZUS też większość płaci, oprócz na przykład sędziów i też całej masy. Dobra, ZUS-u nie płaci więcej ludzi niż podatków. Swoją drogą prostytutki księża również nie płacą ZUS-u i rolnicy też nie płacą ZUS-u, tylko płacą KRUS, który jest cholernie dotowany. Ale dobra, nie wchodźmy w to. W tym vlogu podpadam nauczycielom, nie będę podpadał jeszcze rolnikom. Rolnikom też można bardzo łatwo podpaść, także tutaj jest ten taki normalny, naturalny lęk przed przełożonym, ale do tego dochodzi jeszcze jedna kwestia. Nauczyć w ogóle w szkole prawie zawsze robi się taki mit dyrektora. Dyrektora jako osoby, która jest po prostu taka bardzo dystyngowana i straszna. O, to jest dobre słowo. Dyrektor jest straszny. Dlaczego się robi mit dyrektora czy dyrektorki jako strasznej osoby? No po to, żeby groźba wysłania ucznia do tego dyrektora czy dyrektorki go w jakiś sposób paraliżowała i w związku z tym, że można było tą samą groźbą zdyscyplinować lub jeżeli trzeba będzie kogoś wysłać do tego dyrektora, no to żeby tam dyrektor swoim autorytetem opartym na byciu groźnym jakoś zadziałał, tak? Gdyby ten dyrektor to był takim miłym misiem, który na spotkaniu to postawi kawkę, herbatkę, ciasteczko i sobie pogracie na plejaku, no to by była żadna kara, nie? Dlatego właśnie się buduje mit takiego dyrektora, który jest takim strasznym człowiekiem, a później, jak to bardzo często bywa, ludzie zaczynają wierzyć w swoją własną propagandę. I tak właśnie nauczyciele zaczynają wierzyć w rozpowiadaną przez siebie propagandę, że dyrektor to jest bardzo groźny człowiek. No tak jest groźny, to się go boją. Proste. Nauczyciele dorabiają na potęgę. Mają bardzo dużo czasu, w związku z tym mogą dorabiać. Jest to fizycznie możliwe. Z drugiej też strony każdy potrzebuje pieniędzy. Nauczyciele również, zwłaszcza jak są dobrymi nauczycielami, na przykład się dokształcają. Jeśli jest nauczyciel od języka polskiego, to powinien czytać dużo książek, powinien chodzić do teatru, powinien chodzić do kina. Bilety nie są darmowe, niestety. Także forsa zawsze się przyda, a tutaj jest możliwość, bo mają dużo czasu. I też nauczyciele zwykle są osobami młodymi lub w średnim wieku, chociażby z racji tego, że dość wcześnie przechodzą na emeryturę. Jak jesteś młody lub w średnim wieku, to masz od cholery wydatków. Bo albo masz kredyt na mieszkanie, albo niedawno kupiłeś mieszkanie, nie musisz je urządzić, albo masz dzieci, a dzieci kurde, po prostu każde możliwe pieniądze można jakby wsiąknąć w dzieciaki. Dzieciak zawsze cię naciągnie, dzieciak zawsze ma potrzeby i dzieciak zawsze potrzebuje cholernego nowego iPhone'a, który zawsze jest cholernie drogi i zawsze wszystkie dzieci w klasie to cholera mają i on musi to mieć, bo jak nie, to się zapłacze i zrobi taką złotką minkę i mu kupisz. No to skoro mają potrzeby i mają czas, to dorabiają. Bardzo popularną formą dorabiania przez polskich nauczycieli jest uczenie w szkole wieczorowej lub w szkole dla dorosłych. To jest często to samo, tam też sobie trochę tak ładują akumulatory, bo ci ludzie
po prostu wreszcie mają do czynienia trochę z dorosłymi, nie? To jest coś innego. Czasem szkoła dla dorosłych jest dużo trudniejsza. Ludzie w szkole dla dorosłych są dużo trudniejsi niż dzieci. Niemniej jednak to jest przynajmniej coś innego. Tak odskocznia, ta rutyna i wieczne robienie tego samego potrafi człowieka naprawdę zabić. Kolejna kwestia, którą nauczyciele często robią, to są opiekunami na obozach i koloniach. Mają już wykształcenie pedagogiczne, w związku z tym dużo łatwiej im tam się zatrudnić. Nie pamiętam, czy oni muszą zrobić dodatkowy kurs do tego, czy z racji samego faktu bycia nauczycielem już mają uprawnienia, ale na pewno jest co najmniej łatwiej. No i do tego mają kupę czasu i wolne w tym czasie, gdy potrzeba. No bo kiedy są kolonie i obozy, to w wakacje oraz w czasie ferii zimowych, nie? W związku z tym jest im dużo, dużo łatwiej. Czasem nauczycielki zwłaszcza są hostessami. Tutaj zachęcam Was do obejrzenia moich pierwszych filmików z IEM. To jest ten pierwszy IEM, zanim on się jeszcze zrobił popularny na YouTubie i tam z niego to chyba tylko ja kręciłem. To był ten IEM, co jeszcze nie był finałami i tam pod filmem o hostessach jest bardzo dużo komentarzy w tym i tam ludzie podają timecode i mówią: moja nauczycielka od niemieckiego. Rzeczywiście tam sobie stoi w takim kostiumiku reklamującym Boże SteelSeries bodajże, nauczycielka od języka niemieckiego. Serdecznie gratuluję wszystkim dzieciakom, których ta dziewczyna uczy. Nie wiem, jaką jest nauczycielką, ale nie wiem, ale na pewno wygląda na to, że może być fajna, także nauczyciel, tak jak każdy inny człowiek, może być młody, piękny i ładny. Nie będę tutaj wchodził w jakieś brzydkie rzeczy typu, że niektóre nauczycielki mają za sobą tą karierę w branży porno czy w branży erotycznej. Nie stwierdziłem, bowiem by było to częściej niż w innych zawodach, więc nie będę nauczycieli szkalował. Tą drogą, kurde, każdy, kto nie odróżnia szkalowania od mówienia prawdy na temat innego człowieka, to jest po prostu... Nie będę się na ten temat wypowiadał. Nauczyciele bardzo często angażują się w politykę. A tak naprawdę to od drugiej strony, czyli bardzo często angażują się w organizacje pozarządowe, samorząd oraz politykę. Politykę na końcu, jako najwyższy szczebel, po prostu mają bardzo dużo czasu, mają pewne poważanie społeczne z samego faktu, że są nauczycielami oraz mają zaplecze, bo zawsze mogą uczniom coś kazać zrobić lub mogą jakoś wpłynąć poprzez swoich uczniów na rodziców, żeby coś dla nich zrobić. Tam sobie po prostu dorabiają właśnie w takich organizacjach samorządowych jako tak zwani działacze, znaczy w organizacjach pozarządowych, albo kandydują do samorządu, czyli na przykład jako radny dzielnicy, radny miasta, radny gminy, tego typu rzeczy, no a na końcu polityka. Nauczyciele w polskim Sejmie są najbardziej nadreprezentowaną grupą społeczną. Mówiąc krótko, jak weźmiesz ilość nauczycieli, odniesiesz do wszystkich Polaków, a potem weźmiesz ilość posłów, jak weźmiesz liczbę nauczycieli, odniesiesz do wszystkich inaczej, jak weźmiesz liczbę posłów nauczycieli i odniesiesz do liczby wszystkich nauczycieli w Polsce, a potem weźmiesz wszystkich posłów i odniesiesz do wszystkich ludzi, którzy mogą zostać posłami, czyli bez dzieciorów, to zobaczysz, że zdecydowanie więcej, inaczej, posłowie nauczyciele stanowią zdecydowanie większy procent wszystkich posłów niż nauczyciele stanowią procent społeczeństwa. Czyli tyle, dokładnie tyle, czyli statystycznie jak jesteś nauczycielem, to masz większe szanse zostania posłem czy senatorem. Wynika to z tego, że właśnie, co powiedziałem wcześniej, dużo czasu, poważanie społeczne i tak dalej. Także jeżeli uważacie, że w Polsce jest gówniane prawo tworzone, pretensje do nauczycieli, to oni w większości je tworzą. Nauczycielem był także premier Marcinkiewicz, jeden z najgorszych premierów w historii Rzeczpospolitej, był nauczycielem fizyki. To jest ten sam, który był bardzo krótko, potem go wywalili na zbity pysk, pojechał do Londynu, tam za to, że był nauczycielem fizyki, płacili mu kupę forsę, a potem się nagle okazało, że banki zrobiły dwa numery Polakom. Jeden to był wał na opcjach walutowych, a drugi to była pułapka z kredytami frankowymi i na pewno zatrudnili tego faceta, dlatego był świetnym nauczycielem fizyki, tam pewnie ktoś potrzebował korepetycji w tym londyńskim City, a nie dlatego, żeby im powiedział, jak funkcjonuje polski system i tyle.
nie będę mówił dalej. Kolejna rzecz to to, że nauczyciele zakochują się w uczniach. To jest prawda. Słuchajcie, zwłaszcza, no tak to już jest. Nauczyciele i nauczycielki zakochują się w uczniach. Zwłaszcza jak jest młoda i ładna nauczycielka, to uczniowie często do niej wzdychają. Uczennice wzdychają często do nauczyciela i bywa to, że jest obopólnie. Zwłaszcza, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, czasem dzieci potrafią się tak wypindrzyć, że wyglądają na dorosłe. No to ten młodzież w klasach maturalnych, gdzie już jest pełnoletnia, no to potrafi się wypindrzyć niesamowicie. Nauczyciel jest tylko człowiekiem i dopóki nie wdaje się w romans swojego ucznia, ze swoim uczniom czy uczennicą, tak to się ładnie mówi, platonicznie może się zachochiwać w kim tylko chce, byleby tylko nie kładł ręki tam, gdzie nie trzeba. Faktem jest, że rzeczywiście się zachochują. Nauczyciele dużo piją i jarają dużo zielska. To jest fakt. Są tak zwanymi weekend userami. To znaczy, że po całym tygodniu pracy mają naprawdę serdecznie dość, mają wszystkie i albo sobie lubią w piątunio wieczorem zajrzeć do kieliszka i tak jak Brytyjczycy po prostu się zresetować, albo lubią sobie serdecznie zajarać. Praca nauczyciela jest cholernie stresująca, jak prawie każda praca z ludźmi jest stresująca. Do tego jeszcze nauczyciele mają bardzo dużo papierologii, sprawozdawczości, a ta sprawozdawczość sprawia, że wiecznie są oni znowu oceniani, porównywani, są jakieś cholerne rankingi, to jest stresujące. I do tego jeszcze jest coś, co oni nazywają jako upierdliwi rodzice, czyli przyjdzie ci taki, się będzie przykrzaniał, albo będzie prosił, albo będzie się łasił, albo będzie zastraszał, albo będzie argumentował, wiecznie dupę zawraca. Co rodzice są strasznie wkurzające, no nie można im powiedzieć prawdy. Weź się pan odczep i zamiast tutaj marnować swój czas na przychodzenie do mnie i załatwianie wyższej oceny synowi, weź pan usiądź z nim na dupie i go pan połóż, bo jest cholernym niełukiem i nie rozumie podstaw trygonometrii, jak on ma zdać do następnej klasy, a nie tutaj chodzisz i mędzisz. I błagasz i załatwiasz, nie? Ale tak przecież nie można powiedzieć rodzicowi, bo co zrobi? Pójdzie do dyrektora. I tutaj też jest kolejny stres. Pójdzie do dyrektora, czy nie pójdzie? Słuchajcie, kolejny sekret nauczycieli to to, że czasem bawią się w swatki. Oczywiście robią to z dobrych pobudek. No, nauczyciel, prawie każdy, jest bardzo dobrym obserwatorem. No, a jak jest dobrym obserwatorem, to wie bardzo dużo o swoich uczniach, a i również umie tak jakby wydedukować, co się dzieje w domu każdego ucznia. Między innymi z tego powodu za PRL-u nauczyciele byli bardzo mocno reprezentowani wśród tak zwanych OZI, czyli osobowe źródło informacji, po prostu to nosili, oraz Związek Nauczycielski, Związek Nauczycielstwa Polskiego był bardzo szanowany przez służby. Tak to bardzo grzecznie powiedzmy, bo dzięki nauczycielom, dzięki zinfiltrowaniu środowiska nauczycielskiego po prostu ubecja wiedziała, co się dzieje w polskim społeczeństwie. Natomiast pomijając te wszystkie negatywne kwestie, przecież UB już od dawna nie ma, no to nauczyciel umie obserwować i widzi. No i czasem jak widzi, jak i w związku z tym też widzi, kto do kogo wzdycha, nie? No i też młodzi ludzie bawią się w tak zwane szkolne miłoski, czyli Kasi podoba się Zygmunt, Zygmuntowi podoba się Kasia i będą sobie się nawzajem podobać i żadne z nich się nie dowie, że temu drugiemu też się podoba, czyli w zasadzie to mogliby się złapać za rączki i pójść sobie posiedzieć na ławeczce w parku, bo każde z nich się wstydzi temu drugiemu powiedzieć, zrobić pierwszy krok, bla, 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 bla. Nauczyciele jako stare wyki wiedzą, jak to się robi, wiedzą, że się nie ma czego wstydzić, trzeba się przełamać i bla, 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 bla. W związku z tym, jak widzą, że są jakieś pary w klasie, które jeszcze o tym nie wiedzą, że nawzajem tentek jest ze sobą, to czasem potrafią się zabawić w swatki, na przykład pod jakimś głupim pozorem. Usadzą wspólnie w ławce, albo usadzą razem na wycieczce autokarowej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To zwłaszcza było za moich czasów. Teraz większość nauczycieli ma przed tym pewne opory, bo może się okazać, że na przykład dwoje trzynastolatków bawiących się w szczeniącą miłość, jak tylko odkryje, że ona jest odwzajemniona, to nie pójdą tylko potrzymać się za rączki na ławce w parku, ale pójdą też do łóżka rodziców poćwiczyć linię
linie równoległe i potem jak z tego, nie daj Boże, wyjdzie coś, nazwijmy to, biologicznego, autochtonicznego, to będą pretensje do nauczyciela. Niemniej jednak są jeszcze nauczyciele dobre, dusze, które bawią się w swatki. Kolejna kwestia jest taka, że nauczyciele czasem, na szczęście rzadko, ale czasem to niestety robią, zakładają kółka korepetytorskie. To się wiąże z tym, że nauczyciele lubią dorabiać na potęgę. Oczywiście tam świadomie pominąłem korepetycje. Bardzo dużo nauczycieli udziela korepetycji i nawet jak szukacie korepetytora, to czasem sobie znajdziecie taką informację, że o, proszę bardzo, tu korepetycji z matematyki udziela dziś człowiek z 10-letnim stażem w ogólniaku, nie? No, natomiast większość nauczycieli nie musi się ogłaszać. Dlaczego nie musi się ogłaszać? Dlatego, bo właśnie urządzają sobie takie kółka korepetytorskie, czyli nauczyciel A poleca za swoim uczniom swojego kolegę, nie? Czyli na przykład jest nauczyciel od matematyki Iksiński i poleca Igrochowskiego wszystkim tym, którzy no niestety mają problemy z tą matematyką, której on uczy. To jest oczywiście już w samej swojej definicji, moim zdaniem, trochę nieetyczne, bo w tym momencie to kolega nauczyciela zarabia na tym, że nauczyciel spierdzielił swoją robotę. Ponieważ nauczyciel, który nie spierdzieli swojej roboty, nauczy ucznia w tak wystarczająco dużo, że ten nie będzie potrzebował korepetycji. Niestety w praktyce jest tak, że bez korków coraz trudniej się dostać nawet do dobrego liceum, nie mówiąc już o dobrym zdaniu matury, której jest gwarancją dostania się na studia. No bo system jest przeładowany, nauczyciele bla 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 bla. Więc jeszcze można to odpuścić, jak jakiś nauczyciel po prostu wie, że dany korepetytor jest dobry, a ten korepetytor wie, czego tamten nauczyciel wymaga, w miarę to jest ok. Trochę gorzej, jak nauczyciele do tych kółek korepetytorskich nakładają jeszcze tak zwany motywator. To znaczy, trafi im się cholera za jakaś taka zakumata klasa i nie ma chętnych, nie? Nie ma klientów. No to wtedy niektórzy nauczyciele potrafią złośliwie przyciskać klasę, złośliwie dopierdzielać się do niektórych uczniów po to, żeby ci mieli problemy z nauką i po to, żeby potem im polecić kolegę na nauczyciela, na korepetytora. Dla mnie jest to po prostu zwykłe skurwysyństwo. Jest to wyciąganie pieniędzy od ucznia, czy od rodziców tego ucznia. Jest to po prostu wymuszanie łapówki. Jak dla mnie powinno być karane z największą surowością. Niestety czasem się tak robi. Tyle. Warto też powiedzieć, że nauczyciele, którzy udzielają korepetycji, prawie nigdy nie płacą podatku. Prawie nigdy tego nie wykazują. Kolejna rzecz jest taka, że na każdego nauczyciela jest sposób. Autentycznie jest. Był nawet taki film, nazywał się Spona. To był skrót od Sposób na Arcybiadesa i to oczywiście była komedia polska, dlatego w ogóle nie śmieszna. I mimo, że robili tam jakieś głupoty totalne, ale jedna jest prawda. Naprawdę na każdego nauczyciela jest sposób. Do każdego można jakoś dotrzeć tak, żeby z wrednego typa stał się miłym misiaczkiem, który będzie taki bardzo, bardzo potulny lub żeby wkraść się wkraść się w jego łaski. Czasem to jest dość oczywiste, typu, tak jak już mówiłem, potakuj mu, patrz się na niego, zgłaszaj się, bądź pilnym uczniem, będzie cię lubił. A czasem są takie mniej oczywiste. Na przykład ja w pierwszym ogólniaku miałem nauczyciela od języka polskiego w drugiej klasie, który poza tym, że był łotrem, gnidą i kanalią, jeśli pan profesor to ogląda, to fafankullo, to na tego profesora, magistra i to jeszcze z do dupy średnią, bodajże truja na świadectwie z polonistyki. Wstyd. Był taki sposób, że jak się na kogoś uwziął, i on się naprawdę potrafił uwziąć na ucznia i naprawdę upierdzielać, nie? To był taki sposób, on był hardkorowym katolem i co rano przed szkołą na 6:30 zapierdzielał do kościoła. I jeżeli chciałeś, żeby ci odpuścił, trzeba było pójść na jakąś prze o 16:30, tak żeby cię koleś zauważył. Poszedłeś, zauważył i cię odpuszczał. Spona! Tylko, że on się nie nazywał Arcybiades. Kolejna rzecz to, że jest to, że większość nauczycieli nie zdałaby matury. Jest to niestety fakt, który jest przerażający, nie bójmy się tego słowa, i bardzo źle świadczy o polskim systemie edukacji. Nawet nie o tych nauczycielach, tylko o polskim systemie edukacji, który jest zrobiony tak, że działa zasada 3Z. Zakuć, zaliczyć, zapomnieć, czyli zmarnować sobie życie, bo po cholerę marnować czas na to tylko po to, żeby zakuć,
a zakuć po to, żeby zaliczyć, a potem można zapomnieć, czyli ta wiedza jest bezużyteczna, a zdobywało ją się bez ciekawości. A bez ciekawości nie wytwarzają się odpowiednie substancje chemiczne, które są konieczne do wytworzenia odpowiednio trwałych połączeń w komórkach mózgowych, czyli człowiek nie zapamięta tego na dłużej. Dupa. To jest wina polskiego systemu edukacji, w związku z tym większość polskich nauczycieli zna bardzo dobrze swój przedmiot i nie ma kompletnie żadnego pojęcia o podstawowych, o pozostałych przedmiotach, w związku z tym nauczyciel z biologii świetnie by zdał biologię, ale na matematyce dupa, a ponieważ nie ma takiej matury, w której zdajesz tylko jeden przedmiot, no sorry. Większość nauczycieli nienawidzi zmian programowych. Jest to fakt. Jest to jeden z powodów, dla których teraz Związek Nauczycielstwa Polskiego bez zmiany z okresu PRL-u strasznie się burzy przed reformą edukacji. Większość ludzi popiera reformę edukacji, popiera likwidację gimnazjów. Dlaczego nauczyciele tak bardzo tego nie cierpią? No, między innymi dlatego, że część z nich straci pracę, ale część z nich zyska, no bo sorry, Winnetu, liczba godzin mniej więcej zostanie taka sama i liczba lat, jakie dzieciaki się będą uczyć, 12 standardowo, 13 jeśli pójdą do technikum, pozostanie taka sama, prawda? W związku z tym, sorry, tu pracy będzie dokładnie tyle samo, ale będzie możliwość zwolnienia nauczycieli z gimnazjum, w związku z tym ci słabsi nie znajdą pracy i tak dalej, ale między innymi zmieni się podstawa programowa i to zmieni się zarówno w podstawówce, gimbaza zniknie i zmieni się również w ogólniaku. W związku z tym wszyscy nauczyciele będą musieli od nowa uczyć się lekcji, bo musicie wiedzieć, że nauczyciele mają opracowane lekcje na pamięć i po prostu opracuje sobie raz lekcję i później tylko jedzie, wałkuje je w kółko. W momencie, w którym zmienisz mu podstawę programową, to musi opracować te lekcje od nowa. Tak jak profesor na uniwersytecie. Raz opracuje wykład i póki mu nie zmienią tego, o czym ma gadać, to cały czas gada w kółko to samo. Niektórzy nawet z takimi spontanicznymi dowcipami opowiadam innymi dokładnie w tym samym momencie. Hardcore, tak, żeby nie było, że tak mają tylko nauczyciele, wszyscy, którzy uczą, tak mają, i coachowie tak mają, i doradcy personalni, i trenerzy osobiści, i kolesie od szkoleń, no raz opracuje i stara się wałkować, ile się tylko da. Kolejna kwestia, ostatnia, mam nadzieję, że mnie za to panie nie zabiją, dlaczego większość nauczycieli to nauczycielki, czyli właśnie jak kobiety, wynika to niestety z faktu, że, znaczy inaczej, jakby to ładnie powiedzieć, wynika to ze stereotypowej roli kobiety w rodzinie. Niestety, no, to jest trochę tak, że no nie jest tak, że wszystkie nauczycielki i nauczyciele, cała ta kadra wzięła się przez ostatnie 50 lat. W większości przypadków niestety to kobieta cały czas zajmuje się domem. Ja jestem za równouprawnieniem, ale w większości przypadków to kobieta zajmuje się domem, a praca nauczyciela faktycznie zabiera mniej godzin i w dodatku te godziny można sobie dopasować. Na przykład ma mniej godzin zajęć w czasie dnia, a klasówki może sprawdzić sobie wieczorem. W związku z tym pracę nauczyciela łatwiej jest pogodzić z zajęciem matki niż każdą inną pracę, w której siedzisz po 8, 10 czy 12 godzin. I tyle, moi kochani. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Jeśli vlog się podobał, daj łapkę w górę, napisz mi coś mojego w komentarzu. Oglądaj pozostałe moje vlogi. W ten sposób mi pomożesz, bo ten vlog będzie lepiej wypozycjonowany i trafi do większej liczby ludzi jako polecany z prawej stronie. Pozdrawiam i do zobaczenia. Pa, pa!